Światło słoneczne wyznacza rytm życia. Zegar biologiczny łączy ludzi, zwierzęta i rośliny z rytmem przyrody, dniem i nocą, światłem i ciemnością, a także ze zmieniającymi się porami roku. Chronos, czas, jest częścią natury. Rośliny wiedzą, kiedy mają rosnąć. Ich zegar biologiczny wysyła im sygnał. Zwierzęta rozmnażają się wtedy, gdy jest to korzystne dla ich przyszłego potomstwa. Ptaki wędrowne też wiedzą, kiedy należy szukać nowych terenów. Phil Reneberg jest profesorem chronobiologii w Monachium. Zajmuje się naszym wewnętrznym zegarem i jest czołowym autorytetem w tej dziedzinie. Wewnętrzny zegar to jedna z najstarszych biologicznych cech, wspólna dla wszystkich organizmów. Pytanie brzmi dlaczego? Bo każdy proces na każdym poziomie, komórki, narządu i całego ciała, musi być precyzyjnie skoordynowany, by dostosować się do rytmu dobowego. Od tysięcy lat ludzie w sposób naturalny żyli według rytmu przyrody, a tym samym zgodnie ze swoim zegarem wewnętrznym. Zmieniła to dopiero rewolucja przemysłowa. Jesteśmy mobilni, zmieniamy strefy czasowe i pracujemy na okrągło. Zglobalizowany świat nie odróżnia już dnia od nocy. Tempo życia wciąż przyspiesza. Noc zaczyna zanikać. Czy nasz wewnętrzny zegar nadąża za zmianami? Dla większości z nas nie ma już powrotu do natury. Jeśli jednak lepiej zrozumiemy swój zegar, będziemy żyć zdrowiej i lepiej. Chronobiologia. Jak działa nasz zegar biologiczny? Gdy zrozumiemy, jak działamy, możemy też skuteczniej zwalczać choroby. Leczenie raka daje się dostosować do wewnętrznego zegara pacjentów. Wyniki badań są obiecujące. Inteligentna tabletka na reumatyzm działa wtedy, kiedy to konieczne. Gdy włączamy odpowiednie światło, nasz zegar tyka w odpowiednim tempie, a w dodatku stajemy się mądrzejsi. Till Roenberg woli późno wstawać. Nie ma przy tym wyrzutów sumienia, bo nie jest sam. Jego badania wykazały, że godziny pracy nie pasują do naszego rytmu zegara. Dla większości ludzi dzień zaczyna się za wcześnie. Zadziwiające, ile lat zajęło mi zrozumienie, co to znaczy wstawać na dźwięk budzika. Teraz, gdy znam już zegar wewnętrzny, wiem, że otwiera okienko, kiedy mogę spać, a potem je zamyka, żebym mógł się obudzić. Gdy zrywa mnie budzik, oznacza to, że mój zegar biologiczny nie jest na to gotowy. Jeszcze nie skończyłem spać. Weźmy ekstremalny przykład. Prawie każdy nastolatek ma kłopoty ze wstawaniem z łóżka. Nastolatki są z reguły sowami. Czy rozpoczynanie lekcji o 8 ma sens? Czy młodzież jest leniwa i sama sobie winna, że rano jest zmęczona? Dzięki mobilnemu laboratorium snu ekipa Reneberga analizowała przed szkołą sen nastolatków. Przebudowany transporter nazwano SUFKO-wozem. Te uczennice zamiast na lekcje poszły spać do wozu. Czujniki mierzyły aktywność ich mózgów. Okazało się, że w okresie dojrzewania przestawia się nasz zegar biologiczny. Młodzi później męczą się wieczorem, ale rano jeszcze głęboko śpią. Gdy zamiast na pierwszą lekcję wysyła się młodzież do laboratorium snu, od razu zasypiają i mają nawet fazę REM. Nastolatki jakby z natury żyją w innej strefie czasowej. W ciągu tygodnia wstaje kwadrans po 6.
Budzik dzwoni dwa razy. O 6.10, potem o 6.15. Wtedy wstaję. W weekendy, kiedy mogę się wyspać, śpię do 10 lub w pół do 11. Widać, że próba uczenia zaspanych nastolatków jest totalną bzdurą. O tak wczesnej porze niczego nie zapamiętują i nie mogą się skupić. Jednocześnie odbiera im się sen, który pomaga uporządkować i zachować w głowach to, czego się poprzedniego dnia nauczyli. Prawie wszystkie nastolatki się spóźniają, choć nie wiadomo dlaczego. Dorośli działają w innym rytmie. Jaką rolę odgrywają tu geny? Tą kwestią zajmuje się profesor Achim Kramer ze szpitala Charité w Berlinie. Wielu ludzi nie może funkcjonować według zegara wewnętrznego. Gdy dzwoni budzik, są jeszcze zmęczeni, nie mogą wstać i myślą, że są leniwi, albo że poszli za późno spać. Ale to nieprawda. Genetyk twierdzi, że po prostu są tak zaprogramowani. Dzięki naszym badaniom możemy powiedzieć ludziom, że tak działa ich zegar biologiczny. Wiele zależy od materiału genetycznego i wzajemnego oddziaływania genów. U niektórych zegar chodzi nieco wolniej, dlatego wolą później wstawać. Inni wstają wcześniej. To kwestia genów. Centralny zegar wewnętrzny człowieka to zbiór bardzo wrażliwych komórek nerwowych w mózgu. Rytm nadaje im światło dzienne, które ustawia zegar według położenia słońca. Informacje trafiają do genów zegarowych w każdej komórce. Tak synchronizuje się czas wewnętrzny z czasem zewnętrznym. Kramera i jego zespół interesuje naturalny rytm genów zegarowych, które odpowiadają za to, czy jesteśmy skowronkami czy sowami. Każdy działa w innym rytmie. Młodzi, starzy, zdrowi i chorzy. Można nawet poprawić skuteczność leczenia, jeśli ustawimy je według naszego zegara wewnętrznego. Takie badania trwają w szpitalu Charité. Reumatolog profesor Frank Budgereit bada pacjentkę Marlis Kucharski, która cierpi na reumatoidalne zapalenie stawów. Zegar wewnętrzny reguluje procesy życiowe zdrowego człowieka. Ale istnieją też procesy patofizjologiczne, które występują podczas choroby. W przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów zaobserwowaliśmy, że w nocy rosną czynniki oraz poziom stanu zapalnego, które rano zmieniają się w objawy kliniczne. Choroba działa według zegarka. Profesor Budgereit ustalił, że substancje semiochemiczne uwalniane są o 2 nad ranem i napędzają stan zapalny stawów. Rano stawy są usztywnione i bolą, a pacjenci z trudem się poruszają. Profesor postanowił wykorzystać znajomość rytmu choroby i w ramach specjalnego projektu opracował inteligentną tabletkę. Substancja czynna pozostała bez zmian, ale działa w określonym czasie. Pacjenci zwykle przyjmowali leki między 6 a 8. Symptomy już się nasiliły, więc chorzy musieli czekać, aż kortyzon zacznie działać. Chodziło o to, żeby uniknąć wystąpienia objawów. Marlis Kucharski brała udział w badaniach klinicznych i jako jedna z pierwszych przyjmowała inteligentną tabletkę. Teraz łykają wieczorem przed pójściem spać. Tabletka przechodzi przez układ trawienny, ale się nie rozpuszcza. Dopiero po 4 godzinach pęka osłonka i uwalnia substancję czynną. Kortyzon zwalcza proces zapalny podczas snu pacjentki
i uniemożliwia mu dotarcie do zaatakowanych stawów. Prace nad lekiem trwały 10 lat. Chodziło o stworzenie osłonki, która nie będzie się stopniowo rozpuszczać, tylko w określonej chwili uwolni lek. Pacjenci bardzo na tym skorzystali. Moje życie całkowicie się zmieniło. To jak dzień i noc. Teraz mogę zajmować się domem i nie potrzebuję pomocy. Wszystko mogę robić. Możliwe, że uda się nawet zmniejszyć dawkę kortyzonu. Leki mogą mieć różne działanie. Zależy, kiedy się je weźmie. Czy uda się skuteczniej leczyć raka, gdy podczas terapii uwzględnimy nasz zegar wewnętrzny? Na to pytanie lekarze szukają odpowiedzi w klinice Paula Brusa pod Paryżem. W ramach projektu Rytmy biologiczne i rak. Inicjatorem projektu był onkolog Francis Levy. Jego pacjenci są ciężko chorzy na raka. Stefan Morceau od 4 lat cierpi na raka jelita grubego. Miał 50 chemioterapii i wiele operacji, ale jego stan się pogarszał. Bezradni lekarze wysłali go do Francisa Leviego. Onkolog chce poznać rytm dnia pacjenta, kiedy je i śpi. Zespół doktora Leviego zbiera te informacje, bo pacjent nadal potrzebuje chemioterapii. Teraz wlewy będą dostosowane do zegara biologicznego pacjenta. To właśnie chronoterapia. Gdy podajemy chemię w momencie, gdy pacjentowi jest ją łatwiej znieść, redukujemy skutki uboczne. Metoda leczenia i system pomp są tak zaprogramowane, że chory może korzystać z nich w domu, co poprawia jakość życia. U niektórych pacjentów polepszają się też rokowania. Stefan Morceau został przygotowany do infuzji. Lek podaje się dożylnie, dzięki przenośnej pompie. Chemioterapia wpływa na cały organizm. Toksyczne leki mają zniszczyć komórki rakowe, ale uszkadzają też zdrowe komórki. Dzięki chronoterapii leki podawane są zgodnie z rytmem zegara biologicznego zdrowych komórek. Tak to wygląda na modelu. Komórki rakowe w wątrobie nie mają stałego rytmu. Geny ich zegarów biologicznych działają po swojemu i nie podlegają kontroli centralnego zegara. Zdrowe komórki wątroby, tu po lewej, działają według stałego rytmu. Podczas fazy aktywności są wyjątkowo wrażliwe. Wtedy nie można podawać leku, bo zniszczy się też zdrowe komórki. Gdy wejdą w fazę spoczynku, infuzja ich nie uszkodzi. Podczas chemioterapii podaje się wiele leków. Każdy ma inne działanie, więc trzeba ustalić odpowiedni moment podania każdego z nich. Pompę programuje się z uwzględnieniem wszystkich leków. Jeśli chronoterapia zdoła ochronić zdrowe komórki, będzie mniej groźna dla pacjentów niż tradycyjna chemioterapia. Rejestrujemy rytmy aktywności i spoczynku oraz temperaturę ciała, a także badamy zachowanie genów, które pokazują funkcjonowanie zegara biologicznego. Tak określamy najlepszy moment podania leków. Afin de trouver le moment optimal d'administration, le rythme optimal d'administration chez chaque patient. Nie wszystkie badania można prowadzić na pacjentach. Dlatego naukowcy sprawdzają zależność zegara biologicznego i raka na zwierzętach laboratoryjnych. Myszom wszczepia się komórki rakowe,
a potem wystawia się je na zmienne warunki świetlne. Naukowcy sprawdzają, jak światło i ciemność wpływają na wzrost komórek rakowych. Mierzą i rejestrują aktywność myszy. Później stwierdzą, czy wyniki dadzą się odnieść też do ludzi. Zakończono przygotowania do chronoterapii. Stefan Morso ma pompę z lekami i może jechać do domu odległego o 300 km. Czuję się mniej zmęczony i jestem bardziej aktywny. Pompa daje mi większą mobilność. Noszę ją przy pasku i nawet jej nie zauważam. Mogę prowadzić w miarę normalne życie. Stefan ma mnóstwo planów. Wakacje spędzi nad Oceanem Indyjskim. Wracamy do Berlina, gdzie naukowcy badają strukturę genetyczną naszego zegara wewnętrznego. Znamy już wiele elementów i trybików zegara biologicznego, choć jeszcze nie wszystkie. Teraz chcemy zbadać ludzkie geny i sprawdzić, czy są trybami naszego zegara wewnętrznego. Chcemy wykorzystać wiedzę molekularną o zegarze biologicznym, żeby opracować test, który łatwiej identyfikuje różne chronotypy u ludzi. Wkrótce wystarczy kilka kropli krwi, by określić, jak tyka nasz wewnętrzny zegar. Taki test może być bardzo przydatny. Pomoże zsynchronizować podawanie leków z zegarem biologicznym. Depresja i demencja są skutkami zaburzeń w jego funkcjonowaniu. Prostymi metodami będzie można też badać inne związki. Wiele osób mogłoby wykazać, że nie są leniwe czy ospałe, tylko toczą walkę ze swoim wewnętrznym zegarem. Ludzie, których zegar wolniej tyka, mają kłopoty z porannym wstawaniem i są uzależnieni od budzika. Większość osób ma wolniejszy zegar biologiczny i nie może się wyspać. Nie są zmęczeni wieczorem, bo ich zegar nie sygnalizuje senności. Działają do późna, a rano budzik przerywa im sen. Nasz zegar biologiczny jest nastawiony na światło dzienne i reaguje na różną długość dnia w ciągu roku.
Zimą potrzebujemy więcej snu niż latem. Gdy dni są krótkie, ludzie cierpią z braku światła. Jest ciemno, gdy wychodzą z domu i gdy wracają po południu. Wiele osób cierpi na depresję zimową. Wiosną stajemy się bardziej aktywni, bo dni są dłuższe. Nasz zegar wewnętrzny jest równie wrażliwy, jak w epoce przed odkryciem czasu. Nasze życie kontrolują trzy zegary. Pierwszy to zegar biologiczny, który określa, co się dzieje w naszym ciele w ciągu doby. Ustawia go zegar słoneczny, czyli dzień i noc, światło i ciemność. Zegar słoneczny wpływa na nasze życie za pośrednictwem zegara biologicznego. Trzeci chronometr istnieje od niedawna. To zegar społeczny, symbolizowany przez zegarek na rękę i zegar ścienny. Zegar społeczny to nowy wynalazek. Mówi nam, która jest godzina. Ujednolicony czas wprowadzono dopiero w 1884 roku, gdy z powodu industrializacji podzielono świat na strefy czasowe. Stworzony przez ludzi zegar społeczny nie ma związku z naturą. Weźmy na przykład strefy czasowe. W Europie czas środkowoeuropejski obowiązuje od Pragi na wschodzie po zachodnie wybrzeże Hiszpanii. Jeśli chodzi o czas słoneczny, różnica wynosi 1,5 godziny. Ludzie spoglądają na zegarek i mówią, że jest południe, a to nieprawda. Gdy w marcu obserwujemy wschód słońca w Warszawie, jest 6:30, a w Berlinie 1/2 godziny później. W Paryżu słońce wstaje po 7:00, a na zachodzie Hiszpanii o 8:00. Zegar biologiczny odnosi się do zegara słonecznego, więc ludzie mieszkający dalej na zachód w danej strefie czasowej muszą według zegara wewnętrznego wstawać wcześniej niż ludzie mieszkający na wschodzie. Pojawia się sytuacja, kiedy wewnętrzne poczucie czasu sterowane przez zegar biologiczny i czas zewnętrzny określany przez zegar społeczny nie są już zsynchronizowane. To taki społeczny jetlag. Przypomina to zmęczenie znane z lotów międzykontynentalnych, gdy przekraczamy strefy czasowe. Nasz zegar biologiczny ulega dezorientacji. Dopiero po pewnym czasie przyzwyczajamy się do nowej strefy. Każda z przekroczonych stref wymaga dnia adaptacji. Biologiczny zegar wysiada, gdy ciągle podróżujemy i gdy znika granica między dniem a nocą. Mówi Dieter Kunz, specjalista od badania snu. Możemy potwierdzić, że ludzie mają system zegarów biologicznych. Nie są to wiecznie działające mechanizmy, bo codziennie trzeba je uruchamiać. Napędzają je jasność o poranku i ciemność wieczorem, a nie na odwrót. Jeśli to zmienimy, zegar przestanie tykać. Tylko niebieskie światło ma wpływ na nasz centralny zegar. Absorbują je receptory w oczach, które mówią, że nastał dzień. Sygnał dociera do genów zegarowych i synchronizuje zegar biologiczny z położeniem słońca. Większość nastolatków codziennie czatuje na Facebooku. Przed pójściem do łóżka jeszcze raz sprawdzają wiadomości. Kłopot w tym, że komputer emituje niebieskie światło, więc sygnalizuje, że jest dzień, a to zatrzymuje produkcję melatoniny. Dzieci lubią media elektroniczne, ale potem nie potrafią się wyciszyć i zasnąć. Nawet zabawa innymi gadżetami utrudnia im zasypianie. Znamy tylko część przyczyn wywołujących ADHD. W wielu wypadkach dzieci po prostu za mało śpią. Czy zawsze były takie dzieci?
Czy ADHD to tylko modna diagnoza, czy coraz powszechniejsze zaburzenie wywołane zakłóceniem rytmu snu i czuwania? Żłobki, przedszkola, szkoły. Większość dzieci musi wcześnie wstawać, choć do późna grały na komputerze. Dla dzieci sen ma ogromne znaczenie. Pozwala dojrzewać mózgowi. Mogą się pojawić deficyty, których nie da się później wyrównać. Wiele dzieci za krótko sypia, a nastoletnie sowy też nie mają łatwo. Lukas Leidel jest licealistą z Ulm. Musi wyjść z domu o 7, żeby zdążyć na autobus. Gdy rano docieram do szkoły, kładę rzeczy pod ławką, a głowę na pulpicie, żeby jeszcze chwilę się zdrzemnąć. Słabe oświetlenie sali skłania do drzemki. Skąd zegar biologiczny ma wiedzieć, zwłaszcza zimą, że już nastał dzień? Proszę obliczyć specyficzną wartość. Ciemność na zewnątrz i okres dojrzewania to spore obciążenie. Wielu śpi z otwartymi oczami. Nauka nie polega na tym, że mówimy sobie, teraz muszę się uczyć. Trzeba uruchomić swój rozum. Im bardziej się skupiamy i o czymś myślimy, tym lepiej to zapamiętamy. Wiemy, że uczenie się polega na używaniu rozumu, dzięki czemu zmieniamy swój intelekt. Czy można pobudzić mózgi uczniów, wystawiając je na działanie niebieskiego światła? Czy wymiana żarówek zmieni potencjał intelektualny młodzieży? Aby to sprawdzić, w klasie Lukasa zamontowano nowoczesne lampy, dające dużo niebieskiego światła, które sygnalizuje nam, że jest dzień. Jeśli światło ma pozytywny wpływ na potencjał intelektualny, jak to udowodniliśmy w laboratorium, i pomaga się skupić, taka intensyfikacja procesów myślowych powinna się przełożyć na wzrost aktywności mózgu. Gdy coś się dzieje w mózgu, pojawiają się zmiany. Dlatego niebieskie światło powinno ułatwiać naukę. Niech się stanie światło. Naukowcy badają, czy faktycznie uczniowie lepiej przyswajają wiedzę, jak szybko myślą, czy rano potrafią się skupić. Nauczyciele tego gimnazjum poświęcają część lekcji sprawdzaniu tego zjawiska. Manfred Spitzer i jego zespół oceniają kwestionariusze. Aby ocenić i porównać osiągnięcia uczniów, prowadzi się badania również w salach ze starym oświetleniem. Projekt trwa przez 3 miesiące zimowe. Naukowcy chcą też sprawdzić, czy nowe światło ma wpływ na zdolność zasypiania. Co wieczór Lukas wypełnia dzienniczek snu. Syn często chodzi późno spać, zwłaszcza w weekendy. Wtedy wstaje dopiero przed 10 lub 11. Śpi jak zabity. Nie sprawdzaliśmy tego, ale raczej jest sową. I do tego nastolatkiem. Czy niebieskie światło może przestawić zegar biologiczny Lukasa? Badania mają to sprawdzić. Dlaczego wszystkie nastolatki lubią ślęczeć do późna? Dlaczego 20-latkowie tańczą całą noc? A 40-latkowie już nie. Phil Roeneberg opracował ciekawą teorię. Chronotyp nastolatka to pozostałość prehistorycznych cech człowieka. Gdy jeszcze mieszkaliśmy w jaskiniach, 19-latkowie nie musieli się tak intensywnie uczyć jak dziś. Wtedy byli już w sile wieku i stanowili najaktywniejszą część wspólnoty. Musieli strzec obozowisk i polować nocą.
Und in dieser Zeit wäre es eine Katastrophe gewesen, wenn man ein extremer Frühtyp wäre. Und w tamtych czasach bycie skowronkiem oznaczało katastrofę. Nie należało zasypiać o zachodzie słońca czy o ósmej wieczorem. Sowy dużo lepiej znosiły całonocne czuwanie. Łatwo sobie wyobrazić, że z przyczyn biologicznych zegary 17 czy 25-latków były nastawione na wykonywanie nocnych zadań. Jak wykorzystać wiedzę o związku światła i naszych zegarów do poprawy życia osób starszych? Zaburzenia rytmu dobowego dotykają starszych oraz cierpiące na demencję osoby w ośrodkach opieki. Dieter Kunz współpracuje z Domem Opieki w Berlinie. Prowadzi tam badania snu, ponieważ podopieczni cierpiący na demencję nie dostają środków uspokajających. Kierownik Andreas Rath oprowadza Kunza. Kolejnym krokiem ma być poprawa oświetlenia. Jednym z największych problemów osób z demencją są nocne stany lękowe. Nie wiemy, czy chorzy zdają sobie z tego sprawę, ale to poważny kłopot dla rodzin i opiekunów, którzy nie mogą się wyspać. Dlatego lęki nocne są główną przyczyną przewlekłych hospitalizacji. W Niemczech 75% podopiecznych cierpi na Alzheimera i nocne stany lękowe. W dodatku słabo reagują na stosowaną dotychczas farmakoterapię, która często ma też poważne skutki uboczne. Was bisher versucht worden ist, insbesondere medikamentöse Behandlung, teilweise mit erheblichen Nebenwirkungen. Gdy starsi ludzie dostają środki uspokajające na noc, drzemią też w dzień. Ale nie w tym ośrodku. Mieszka tu 39 podopiecznych z Alzheimerem, ale tylko kilku dostaje leki. Nasi rezydenci mają różne problemy. W domu dręczyły ich napady lęku oraz zwidy. W ośrodku nie chcemy faszerować podopiecznych lekami. Dostają je tylko najbardziej zaburzeni. Pozostałych aktywizujemy przez stały rozkład dnia. Muszą być zajęci, aby wieczorem poczuli zmęczenie i byli gotowi pójść spać. Wybrani rezydenci noszą na nadgarstku czujnik aktywności, który rejestruje ich każdy ruch za dnia, a także nocne niepokoje. Naukowcy mogą wtedy stwierdzić, czy dana osoba odnalazła swój naturalny rytm snu. Ważne, żeby każdy szedł spać, kiedy jest zmęczony, a nie na przykład o 20. Jeśli ktoś nie chce spać do 22, proszę bardzo. Tak samo, jeśli chce działać do północy i spać do południa. Każdy człowiek ma swoją odrębną historię oraz inny rytm snu. Emerytowana pielęgniarka nocna ma inny rytm niż skowronek, który pracował 8 godzin w biurze. Stare żyrandole mogą być urocze, ale prowokują do drzemki. Kunz i Rath chcą zainstalować nowoczesne oświetlenie. Pomiary poziomu aktywności podopiecznych wykazały związek między nocnymi lękami a brakiem światła. Gdy dzień był jasny, starsi lepiej spali w nocy. Opierając się na danych naukowych z całego świata, można stwierdzić, że za dnia trzeba wprowadzić jak najwięcej światła do pomieszczeń. Ludzie są tak skonstruowani. W nocy powinno być za to ciemno. Należy odtworzyć rytm jasność-ciemność, który wpływa na nasz zegar biologiczny. Wspieramy w ten sposób aktywność za dnia i spoczynek w nocy. Hell-Dunkel-Rhythmus wieder da ist, der dann auf das System an inneren Uhren einwirkt und damit auch Aktivität am Tage und Inaktivität in der Nacht zu fördern. Piękny dzień na dworze lub jasne światło w pokoju, aktywność fizyczna i ciemność w nocy pomogą nam się wyspać. Trzeba się cieszyć snem, bo jego brak może być jedną z przyczyn Alzheimera.
Dwa lata temu opublikowano wyniki pewnych badań. Załóżmy, że są w pełni wiarygodne. Podczas eksperymentu stwierdzono, że u zwierząt, które pozbawiono snu, wystąpiły takie same zmiany w mózgu, które odpowiadają za Alzheimera u ludzi. Czy ta choroba jest ceną, jaką płacimy za życie wbrew zegarowi biologicznemu? Dziś śpimy średnio pół godziny mniej niż 20 lat temu. Nie wszyscy zapadają na Alzheimera, ale widać wyraźny trend. Im większy społeczny jetlag, tym większe ryzyko, że ktoś zacznie palić, a także pić alkohol lub mocną kawę. Jeśli ma lekką nadwagę, grozi mu dalsze tycie, a w efekcie chorobliwa otyłość. Profesor Ermal Peszke z Wydziału Anatomii w Halle bada cukrzycę, chorobę często związaną z otyłością. Wraz z zespołem odkrył mechanizm, który może odsunąć zagrożenie cukrzycą – sen. Istnieje bowiem powiązanie między hormonem snu, melatoniną, a insuliną. Organizm nie produkuje ich obu naraz. Coraz powszechniejsza cukrzyca typu drugiego wynika z nadmiernej konsumpcji, przyjmowania zbyt wielu kalorii oraz niewłaściwej diety. Wtedy organizm wydziela więcej insuliny, żeby przywrócić równowagę. Z kolei melatonina blokuje uwalnianie insuliny, a stąd tylko krok do powstania cukrzycy typu drugiego. Melatonin nun hemmt diese exzessive Insulinausschüttung, die Ursache dafür ist, dass sich letztlich ein Typ 2 Diabetes entwickelt. Przyjmowany pokarm jest rozkładany w żołądku i jelitach. Uwalniana glukoza trafia do krwiobiegu. To sygnał dla trzustki, która wydziela insulinę. Dzięki niej glukoza trafia do komórek. Insulina blokuje też uwalnianie melatoniny. Gdy zapada ciemność, szyszynka w mózgu zaczyna produkować melatoninę, która z kolei blokuje uwalnianie insuliny przez trzustkę. Przerwa na sen jest nam niezbędna. Gdy się przejadamy, nasz organizm produkuje insulinę. Pracująca na okrągło trzustka przestaje funkcjonować i nie wytwarza już insuliny. Tak powstaje cukrzyca typu drugiego, znana jako cukrzyca wieku dojrzałego. Dziś jednak zaczyna chorować coraz więcej dzieci i młodszych dorosłych. Jeśli za dużo jemy i za mało śpimy, narażamy się podwójnie. Melatonina dla przebiegu metabolizmu ma kluczowe, synchronizujące znaczenie. Dostraja ona poszczególne narządy względem siebie i powstaje harmonia, którą można porównać do koncertu symfonicznego. Przy braku melatoniny niektóre instrumenty grają na własną rękę, a to prowadzi do rozstrojenia organizmu. Powszechnie wiadomo, że taki stan wywołuje choroby. Das führt zur Entgleisung, zu Desynchronisationen. Und diese Desynchronisation, das weiß man und ist international anerkannt, kann und ist von krankmachender Bedeutung. Odkrycia Peszkego zainspirowały badaczy na całym świecie. Mówiąc wprost, jeśli się przejadamy, powinniśmy się porządnie wysypiać. Jak to się mówi, kto śpi, nie grzeszy. Zwykle uważamy sen za stratę czasu. To błąd, gdyż podczas snu zachodzą bardzo ważne procesy. Ludzie, którzy sądzą, że powinni mniej spać, by dłużej działać, stawiają na złego konia, czuwają
ale jakość ich aktywności jest gorsza, niż gdyby spali tyle, ile potrzebują. Niektórzy nie chcą iść spać, innym nie wolno zasnąć. Praca w nocy jest uważana za zło konieczne, a ludzie, którzy regularnie chodzą na nocną zmianę, częściej chorują. Są bardziej narażeni na zmiany nowotworowe, depresje i cukrzycę. Obecnie praca w nocy jest czymś oczywistym, ale powinna być zredukowana do minimum. To drastyczny przykład życia wbrew naturze. Godziny pracy nie są jedynym stresorem. Choć żyjemy w nowoczesnym świecie, w którym technika ułatwia nam funkcjonowanie, mamy coraz mniej czasu. Ludzie robią rzeczy, które zakłócają złożony system ich natury i są zaskoczeni, że nie potrafią pojąć skutków tych niby drobnych ingerencji. Wielu z nas czuje, że na dłuższą metę pośpiech nie jest wskazany. Czy możemy zwolnić, by zastanowić się, co naprawdę się liczy? W szpitalu benedyktynek przy opactwie Frauen Kinsey chronobiologia nie jest obcym słowem. Till Roeneberg i jego koledzy zorganizowali tam kongres i założyli europejską sieć współpracy. Siostra scholastyka radzi zestresowanym gościom, by nie ulegali atrakcjom świata poza klasztorem. Ludzie tracą energię, bo podniecają się bzdurami. Podam przykład z Ameryki. Wiele lat temu uczestniczyłam w uroczystości w Colorado. Poszliśmy do lodziarni. Poprosiłam o 3 gałki lodów i zostałam zasypana pytaniami. Czy chcę bitą śmietanę, posypkę orzechową lub czekoladową i tak dalej. Czy to ważne? Prosiłam tylko o 3 gałki lodów. Sami dajemy się zdominować sprawom, które zabierają nam czas. Gdy człowiek to zrozumie, może powiedzieć, że się z tego wypisuje. Czy możemy uciec przed nadmiarem i zacząć żyć wolniej? Czy też mamy wstąpić do klasztoru? Znajdziemy tam ciszę i spokój, ale życie w zakonie nie jest alternatywą dla sów. Gdy ludzie pytają mnie, czy żałuję, że wstąpiłam do zakonu, odpowiadam, że tak. Codziennie o 5 rano. Wczesne wstawanie nie jest przyjemne. Nie wymyślono jeszcze religii dla śpiochów. Czy może istnieć społeczeństwo, gdzie wszyscy działają według własnego zegara? Gdybyśmy stworzyli społeczeństwo zgodne z zegarami biologicznymi różnych ludzi, bylibyśmy zdrowsi i bardziej kreatywni. Wzrosłaby jakość życia, a spadły koszty związane z leczeniem. Nie byłoby przegrańców. Ludzie powinni zacząć to pojmować. Dostosowanie godzin pracy do indywidualnych potrzeb nie doprowadziłoby do globalnego chaosu. Wracamy do Francji. Stéphane Morceau bierze udział w wyjątkowym programie. Mieszka 300 km od szpitala, więc lekarze monitorują jego zdrowie i rytm biologiczny na odległość. Pacjent codziennie wprowadza różne dane i posiada czujnik aktywności. Asystent z kliniki pokazuje mu, jak korzystać z programu komputerowego. Stéphane spełnia swoje marzenie o dalekich podróżach. Bez chronoterapii nie byłoby to możliwe. Ostatnio byłem na wyspie Réunion. Spędziłem tam 2 tygodnie z przyjaciółmi. Zwiedzaliśmy wyspę, wędrowaliśmy, pływaliśmy i nurkowaliśmy. Woda miała 29 stopni. Czułem się jak zdrowy człowiek. Było rewelacyjnie.
comme une personne pas malade, sur l'île. Voilà, c'était super. Czujnik mierzy jego aktywność w dzień i w nocy. Rejestruje wszystkie ruchy, tętno i temperaturę ciała. Dane są monitorowane przez lekarza. Stefan dobrze znosi chronoterapię. Daje mu to poczucie bezpieczeństwa i pozwala w miarę normalnie żyć. Karol Morla miała 33 lata, gdy zdiagnozowano u niej raka jelita grubego. Jej córka miała wtedy 5 lat. Młodą matkę zoperowano, ale pojawiły się przerzuty na wątrobie. Jej ostatnią nadzieją była chronoterapia u doktora Lewiego. Córka dała mi wiarę, że terapia okaże się skuteczna. Chciałam żyć dla mojej małej i nigdy jej nie opuścić. Postanowiłam pokazać jej, że potrafię zwalczyć chorobę. Qu'elle ait toujours sa maman avec elle, puis qu'elle ait toujours l'image d'une maman qui soit forte par rapport à la maladie, oui. Co 3 miesiące Karol przyjeżdża do szpitala na kontrolę. Ma już 38 lat i czuje się dobrze. Ostatnie zabiegi lecznicze przeszła ponad 2 lata temu. Jej wyzdrowienie było medyczną sensacją. Mówi się o tym na konferencjach medycznych. Pacjentka miała 26 metastaz w wątrobie. Największy guz mierzył 6 cm. U młodej matki zdiagnozowano raka jelita grubego i przerzuty w wątrobie. Przy standardowej terapii takim chorym zostaje najwyżej rok życia. Sont des patients qui, dont l'espérance de vie, même avec les traitements habituels, n'excède pas 12 mois. Dlatego dr Lewi zaproponował pacjentce nowatorskie leczenie. Aby zniszczyć przerzuty w wątrobie, podano jej chemię bezpośrednio do tętnicy wątrobowej. Zgodnie z zasadami chronoterapii uwzględnili rytm jej zegara biologicznego oraz procesy metaboliczne. Dzięki temu intensywniej i skuteczniej leczyliśmy guzy wątroby. Komórki rakowe nie mają stałego rytmu, więc gdy bezpośrednio zajmujemy się zajętymi narządami, lepiej chronimy zdrowe komórki. Jednocześnie niszczymy więcej komórek nowotworowych. Dzięki chronoterapii udało się prawie całkowicie zlikwidować guzy na wątrobie. Pacjentka przeszła też 3 operacje, podczas których usunięto zrakowaciałe komórki. Potem odbudowały się zdrowe tkanki. Trudno powiedzieć, w ilu przypadkach leczenie okaże się równie skuteczne. Doktor Lewi wierzy, że dzięki chronoterapii uda się uratować wielu pacjentów. Wszyscy chorzy na raka mogą odnieść korzyści z chronoterapii. Największe doświadczenie mamy w zakresie leczenia raka układu trawiennego, jelita grubego, odbytu, trzustki i żołądka. Chronoterapia może pomóc wszystkim pacjentom onkologicznym. Karol Morla znów może się cieszyć życiem. Pracuje jako psycholożka i pomaga młodym ludziom w zmaganiach z życiem. Jest szczęśliwa, choć choroba bardzo ją zmieniła. Dużo wycierpiałam, więc teraz nie chcę stracić ani jednej cudownej chwili. Spędzam więcej czasu z rodziną. Udało mi się uzyskać nową perspektywę. Potrafię doceniać każdy moment i przyjmuję życie z otwartymi ramionami. Plus pleinement chaque instant et
avec aussi l'idée que il faut. Nie mam długoterminowych planów. Po prostu chcę być z najbliższymi i dzielić z nimi radosne chwile. De profiter des miens et voilà, de passer le meilleur moment avec eux, ouais. Wracamy do Ulm. Naukowcy zakończyli badania z uczniami i ocenili zgromadzone dane. Chcieli sprawdzić, czy młodzież lepiej się uczy przy nowym oświetleniu. Wyniki były jasne. W ujednoliconych testach uczniowie popełniali 30% mniej błędów. Szybciej też wykonywali zadania. Ich zegary biologiczne nie zmieniły się w ciągu 3 miesięcy. Uczniowie nadal kładą się późno spać i rano są zmęczeni, ale niebieskie światło budzi ich do życia. Najpierw zauważyli, że trudniej zapadać w drzemkę. Pisali, że jaskrawe światło od razu ich budzi i nie pozwala odpłynąć. Na początku nie byli zachwyceni. Gdy zapytaliśmy, czy wolą stare, czy nowe oświetlenie, zdecydowanie wybierali to ostatnie. Uznali, że jest dla nich korzystne i pozwala wydajniej pracować. Takie lampy nie zastąpią światła dziennego, ale pomagają przyspieszyć zegar biologiczny. Marzy mi się taki scenariusz. Filmujemy niebo nad budynkiem i projektujemy je na sufity w salach przy użyciu pryzmatów, rur oświetleniowych, a także włókien optycznych. Oczywiście chodzi o zmieniające się niebo. Gdy nadciąga chmura deszczowa, widać to też w sali. Przede wszystkim musimy wprowadzić jasność nad głowami. To może poprawić stan psychiczny i rytm zegara biologicznego ludzi, którzy muszą pracować w zamkniętych.